Państwa apelę do zdrowia na sezonę 2020! Na początek na scenę zapraszamy tych, bez których nie byłoby tego żużla na tak wysokim poziomie, jaki mamy w ostatnim czasie. Prezesi klubu Radosław Strzelczyk, Waldemar Górski, zapraszamy! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Na to skakuj. Wszystko GR, to zapłacić. Dzień dobry. Nadzieje kibiców zostały bardzo mocno rozbudzone po minionym sezonie. Miała być spokojna walka o utrzymanie. Tutaj dostaliśmy danie główne, czyli wielki finał. Ja się zastanawiam w tym momencie, jak negocjowaliście z zawodnikami, jaki cel na ten sezon przedstawiliście. Witam serdecznie Państwa. Dziękuję, że tak licznie przyszliście tutaj nas powitać. No dziękujemy, że jesteśmy z Wami. Jak negocjowaliśmy? Ja myślę, że tutaj to wszystko, co robimy, to nie jest tam kwestia jednej negocjacji, tak? To jest kwestia całego sezonów i myślę, że ci wszyscy, którzy tutaj współpracują z nami, my z nimi naprawdę czujemy się dobrze, a więc nie ma tutaj żadnej presji. Nigdy nie wywieraliśmy presji na nikim, kto współpracuje, czy z naszym klubem, czy chłopacy, którzy jeżdżą w klubie, a więc myślę, że to jest taki też sukces, bo już nie mówimy o walorach sportowych, o technicznych, bo ci chłopacy wszyscy umieją jeździć, naprawdę wykonują tą robotę na co dzień bardzo perfekcyjnie i są naprawdę dobrymi w tym, co robią, a więc tutaj to już, że tak powiem, ominąłem całkowicie, ale myślę, że to wszystko, te czynniki, które na co dzień się składają, czyli ta atmosfera, to co w klubie na co dzień panuje, to daje ten sukces. My nigdy nie wychodzimy przed szereg, staramy się małymi kruczkami step by step tutaj działać do przodu i tak działa nasz klub i myślę, że sprawiliśmy dużo radości w zeszłym sezonie, tak jak poprzednich i życzyłbym sobie, aby ta radość była to sprawiana w następnych sezonach. Nie będziemy mówić tutaj może o jakichś celach. Takim celem tutaj podstawowym to myślę, że dla każdego, nie tylko dla nas, ale dla chłopaków i kibiców, to jest awans do play-offów. I tutaj byśmy się chcieli w przyszłym roku znaleźć. Co dalej się uda wywalczyć, to będzie już naprawdę dla nas taka wisienka na torcie. Oby to był też finał. Nie chciałbym tu nic obiecywać, ale damy na pewno z siebie wszystko, aby w przyszłym roku pojechać naprawdę na wysokim poziomie, dać siebie wszystko i żeby ci kibice, nie tylko którzy tutaj dzisiaj przyszli, ale którzy przychodzą na co dzień na stadion, byli z nas dumni, zadowoleni. No i przede wszystkim sponsorzy, bo bez sponsorów by tego nie było. Bez sponsorów nie byłoby tych chłopaków, tego wszystkiego, co tutaj się w klubie dzieje. A więc chciałbym im tutaj serdecznie podziękować. Nie będę wymieniał, bo tutaj wiemy, Arget Malesa, firma Garcarek, no to są tutaj trzon, ale jest znacznie. Mamy ponad 120 firm, które na co dzień nas wspierają. Plus wy kibice. Dziękujemy za to, że przychodzicie na stadion, bo dzięki Wam właśnie te pieniądze są w klubie. A więc myślę, że o celach tutaj nie będziemy mówili, ale chcielibyśmy zejść jak najdalej. Otrzymamy kciuki oczywiście. I Panie Marku, pytanie jeszcze do Pana, bo o słynnym warsztacie krążą już legendy. Ja się zastanawiam, czy negocjacje odbywają się właśnie tam i czy to jest takie magiczne miejsce, które pomaga dogadać się z zawodnikami, bo atmosfera jest świetna, tak jak wspomniał prezes Strzelczyk. Czy to właśnie tam zaprasza Pan zawodników i tam odbywają się negocjacje przy dobrych trunkach? Nie. Jakieś tam zalążki rozmów na pewno w tym moim słynnym garażu powstają. Po prostu tam się chyba się tam rodzi taka nasza atmosfera i to się przekłada na nasze wyniki. Po prostu tam jest pełny. Dziękuję bardzo. A propos atmosfery, człowiek, który dba o tą atmosferę jak nikt inny, człowiek orkiestra ostrowskiego żużla, powiem szczerze, ja sobie nie wyobrażam Speedwaya w Ostrowie bez tej osoby. Kochacie go, uwielbiacie, był kiedyś kapitanem drużyny, pochodzi z Gorzowa, ale tutaj tak naprawdę zna swój drugi dom, człowiek orkiestra, też do Ostrowia, Mariusz Staszewski!
Mariusz, tak naprawdę człowiek orkiestra, bo zajmujesz się szkółką, zajmujesz się pierwszą drużyną. Jak trzeba, to jesteś kierowcą, mechanikiem. Człowiek orkiestra, ale chyba najlepsze powiedzenie do ciebie pasuje to. Powiedz właśnie, jak wygląda sprawa szkółki, bo my za chwilę tych szkółkowiczów zobaczymy, ale tak naprawdę na przestrzeni roku szkółka się mocno rozwinęła. No tak, chętnych mamy coraz więcej, pracujemy całą zimę, także jesteśmy na to. Wspomnieliśmy o szkółce, ale ja chciałam się zapytać, jak okiełznać takich wariatów, jak Grzegorz Walasek czy Tomek Gapiński. Tutaj są zawodnicy już wiekowi, ale naprawdę młodzi tutaj. Chyba się ze mną zgodzisz. No tak, myślę, że znamy się tyle lat, że ja nie muszę się okiełznać. Po prostu dogadujemy się bez słów i tak było, jest, mam nadzieję, że to zostanie. Oczywiście wiekowi, panowie, nie obrażajcie się. Kiedyś już z Grzegorzem na ten temat rozmawialiśmy podczas jednej transmisji telewizyjnej, także przepraszam, ale to w dobrej wierze. A Mariusz, ten zespół też budujesz pod względem charakteru, oni muszą pasować do siebie mentalnie? Myślę, że zawsze trzeba budować pod tym względem, bo ta atmosfera w parkingu musi być. Jak do tej pory nam się to udaje i jestem przekonany, że tym razem również się uda. Mówiliśmy tyle o tej szkółce żużlowej. Pewnie Państwo ich rzadko widują, bo oni trenują gdzieś tam w zaciszu. Te treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Mariusz Staszewski dba o to, żeby naprawdę ta młodzież mogła pojeździć zarówno na torze żużlowym, jak i na pitbajkach. Trenują zimą na siłowni, w sali gimnastycznej. Zobaczmy przyszłość Ostrowskiego żużla. Zapraszamy na scenę wszystkich szkółkowiczów. Tu są zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Wielkie, wielkie brawa dla nich. Zapraszamy. Państwem prezentują się teraz Konrad Bolan, Igor Benedyczak, Wiktoria Błąd, Antoni Kaczmarek, Kamil Krawczyk, Tatiana Łaskarzewska, Zuzanna Łaskarzewska, Arkadiusz Łuczak, Hubert Michalak, Jakub Paterek, Marta Płonka i Gracjan Szostak. Jeszcze będzie brawa, to Państwa być może przyszłość Ostrowskiego żużla. To zacznijmy od dziewczyn. Dziewczyny, ja muszę was zapytać, jak to się stało, że wy na tym żużlu jeździcie, na takim męskim sporcie, nie boicie się? Znaczy, na pewno jakiś tam stres jest, to tak normalnie, jak u chłopaków się. Ale wydaje mi się, że ta adrenalina i ta nieprzewidywalność w tym sporcie jest najlepsza i to mogło zgodnić dużo pytania. Rodzice zgodzili się bez problemu? Raczej tak, myślę, że nie było z tym problemu, bo też interesują się żużlem, więc było okej. Ogrywa się czasami chłopaków na torze? Jeszcze nie było takiej sytuacji, żebyśmy się jakoś tam ścigali, ale może w przyszłości. Na pewno będzie to fajnie smakować. Co wygrać z chłopakiem? No wiadomo, że to będzie jakaś taka wielka ta osiągnęłość, taki sukces, że ścigając kogoś, ale na razie nie wybiegajmy jeszcze tak daleko w przyszłość, bo to nie wiadomo, co się wydarzy. Super, trzymam do was kciuki, bo ja bym się nie odważyła w Państwa dosyć. Wśród adeptów jest również młodszy brat Sebastiana Szostaka. Gracjan Szostak. Gracjan, proszę najbliżej. Wiadomo, że ty tak może trochę speszony jesteś, ale nie to jest wygarany chłopak. Powiedz właśnie, jak to było, brat namówił cię, czy ty chciałeś iść jego śladami? Jego śladami. No mówiłem, że wygarany, a tu dwa słowa tylko. Ale to powiedz właśnie, jak to się jeździ? Jeździ już tam duży normalny motocyklu? Nie będziemy go dłużej męczyć. Ważne, żeby wynikami na torze w przyszłości za kilka lat, bo ma dopiero 12? 12 lat. Jeszcze trochę poszukamy na tą licencję, ale wcześniej będziemy się cieszyć pewnie sukcesami naszych juniorów, których za chwilę Państwo zobaczycie. Na razie dziękujemy szkółkowiczom, bo byśmy się tu wszyscy nie pomieścili. Dziękujemy jeszcze raz. Wielkie dziękuję brawa. Później wszyscy pojawimy się jeszcze na scenie. Do wspólnego zdjęcia. Wielkie brawa przyszły do Ostrowskiego żużla, szkółka żużlowa, trenera Mariusza Staszewskiego. Mamy prezesa, mamy wiceprezesa, mamy trenera, a w trakcie meczów kierownik drużyny Kamil Gilicki. Zapraszamy na scenę. Witam Cię, Kamilu, jak się czujesz?
Dzień dobry. Trochę bardzo boli, trochę boli, ale ogólnie za tym. Dobrze, to chciałam się zapytać teraz o twoją rolę w drużynie. To jest bardzo stresująca, prawda? No i powiem ci bardzo, szczególnie jak trener krzyczy rezerwę taktyczną. Właśnie, a co ty miałeś w matematyce, bo chyba musisz szybko... Czyli słabo. Bardzo słabo. No dobrze, dziękuję bardzo. Musisz w takim razie poświęcić mocno, żeby trener więcej nie wyzywał. Będę z trenerem był częścią na stale i poświęciłem mocno. No, najlepiej, żeby tych taktycznych nie trzeba było w ogóle stosować, żeby tutaj najlepiej będzie. No i zapraszamy po kolei bohaterów naszej drużyny. Jeszcze kilka lat temu marzyliśmy o tym, żeby mieć własnych wychowanków, a teraz mamy ich aż czterech. Kocha żużel i nie może bez niego żyć. Zrobił sobie krótką przerwę od Speedway, ale ciągnęło wilka do lasu. Wrócił i do pod koniec października zdał licencję. Jakub Krawczyk! Często jest tak, że ten żużel gdzieś tam pojawia się w momencie, gdy chodzicie z rodzicami na stadion, ogląda się zawodników i chcecie być taki, jacy oni są. U ciebie było podobnie, też chodziłeś najpierw na stadion i zapragnąłeś ten żużlowcem w przyszłości? Tak, dokładnie, bo chodziłem z rodzicami na żużel. Stadion dyrektor, jak się byłem na każdym meczu, wyjazdy też się zdarzały. Jest jakiś zawodnik, którego podpatrujesz teraz, na którym się wzorujesz? Tak, jest na żużel. Dobrze, to życzę ci takiej kariery jak Bartek Smadzik, albo jeszcze większej. Jakub Krawczyk, pierwszy z juniorów polskiej drużyny. Kiedy oglądał żużel z pozycji kibica, bardzo podobała mu się jazda Mariusza Staszewskiego, obecnego jego trenera. Spośród kolegów z drużyny wzoruje się na sylwetce sama Mastersa, Jakub Poczta. Jako młody chłopak podglądałeś Mariusza Staszewskiego, dzisiaj on jest twoim trenerem. Zakładałeś, że tak mogą kiedyś potoczyć się twoje losy? Bardzo marzyłem o tym, żeby tak było i cieszę się z tego, że właśnie tak się stało. Czy zawsze był zawodnik, na którego patrzyłeś? Był jednym z kilku zawodników, na których patrzyłem, bo był jeszcze mój sąsiad praktycznie, którego już nie ma z nami, Tomasz Jędrzejak. I bardzo też lubiłem oglądać jego starty, jak jeździ właśnie obecnego trenera Mariusza Staszewskiego. Chyba fajnie, co trafić pod skrzydła trenera, skoro bo jest to trener czy nie? Znaczy, to trudno mi powiedzieć. Bardzo w porządku trener i pomaga nam w wielu sytuacjach. No i też dość sporo pomaga od nas, jeżeli chodzi o szkołę i o ocen. To bardzo dobrze, trenerze, trzeba. Trzeba trzymać dyscyplinę, dziękuję bardzo. Jakub Poczta. Jego idolem jest z kolei Piotr Pawlicki. Niedawno skończył 16 lat, ale widzę jeszcze nie zdążył zadebiutować. Wszystko przed nim w nowym sezonie. Kacper Grzelak. Kasper chyba już tutaj wspomniał, że trener wymaga też, żebyście dobrze się uczyli. Jesteś uczniem liceum ogólnokształcącego. Ja się zastanawiam, czy przez to, że jesteś żużlowcem, masz spory u nauczycieli? No myślę, że rozumiem to, że nie robią zawody i za zawsze daję odpowiednie na czas, także nie ma na razie żadnych problemów. Jak często jesteś w szkole? Częściej jesteś, czy częściej się nie ma? Teraz zimę jestem cały czas, muszę przypilnować zimę szkoły, a potem jak się zaczną zawody, no to wiadomo, raz w tygodniu raz mam zawody, potem nie ma, ale ja wszystko nadrabiam. Kamil mówił, że miałeś matematyki dwa na szynach, jak jest twój ulubiony przedmiot? Żaden. Bardziej lubi treningi na żużlu, bo widać go praktycznie codziennie na stadionie, w warsztacie, także sumienny żużlowiec Kacper Grzelak. Kiedy jego idol zostawał mistrzem świata juniorów na torze w Ostrowie, on miał dopiero 4 lata. Zadebiutował w 2018 roku, ale tak naprawdę poważne ściganie rozpoczął w minionym sezonie. Został już wicemistrzem Wielkopolski i zadebiutował w lidze w meczach barażowych. Zapatrzony jak w obrazek Nemia Sajfudinowa, wielka nadzieja nie tylko ostrowskiego żużla, Sebastian Szostak!
jesteś wielką fanem Emila Sajkulgowa. Gdybyś miał wybrać trzy rzeczy, które chciałbyś od niego przejąć, to na co byś postawił, jeśli chodzi oczywiście o filmy. Na pewno chciałbym być tak walęczonego, mieć tak dobre starty i myślę, że on jest bardzo pracowity, a dużo jeszcze z tego brakuje, że jest tak bardzo pracowity jak on. Ale to wszystko można zrobić. Praca, praca. Duże to było wszystkie dla ciebie, kiedy mogłeś przywitać się z Eminem, podać mu rękę pewnie? No, myślę, że bardzo dużo, bo tylko czekałem na to, a ten mnie poznał. I tam przedstawił wszystko, porozmawialiśmy chwilę, więc bardzo fajne. A też Lena, to jest super gość, no. Sebastian Szosta. I mam nadzieję, że naprawdę dzięki tym chłopakom będziemy mieli wiele pięknych chwil. Nie tylko w sezonie 2020. Przechodzimy do obsady seniorskiej naszej drużyny Argent Malesatery do Zdrowia. Jeździł w parze z mistrzem świata. Ostatnich dwóch sezonów nie miał najlepszych, choć drzemie im ogromny potencjał, który będzie ujawniać na torze w Ostrowie Wielkopolskim Adrian Cypel! To jest żółciowy zemarkę w Malesatery do Zdrowia. Adrian, czy to prawda, że głównym magnesem tutaj do przyjścia twojego do Ostrowic była osoba trenera Staszewskiego? Witam wszystkich. Dokładnie tak, no, pierwszy telefon wykonałem ja. Chciałem tu dać na przyszły sezon. No, udało mi się to i na pewno chcę się odpłacić wynikami na torze. I zobaczymy, no, zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby ten sezon był udany. Ty jesteś przykładem tego, jakim dużo jest ciężkim sportem, bo wiemy, że teraz w przerwie między sezonem wyjechałeś do Szwecji, żeby gdzieś tam zbudować sobie bazę i zebrać pieniądze na to, żeby stworzyć sobie bazę pobytową, powiedz trochę. No na pewno pracuję po to, żeby jak najlepiej się przygotować do sezonu i zapadła decyzja taka, że bym pojechał, mogę zarobić, więc nie siedzę w domu na stopce, tylko ciężka praca i na pewno ona przyniesie efekt. Ale przygotowań nie zaniedbujesz, cały czas ostro ćwiczysz. Jestem cały czas w gazie, więc o przygotowania się nie martwię i tak naprawdę no, jestem zawodowcem i trenuję cały rok. Ale mam nadzieję, że w sportowym razie. Sportowym. Dziękuję bardzo. Adrian Cypel, nowy żółciowiec, Argent Malesatery do Zdrowia. Ogromne przed ślady Tomka Kapińskiego, który też przyszedł się tutaj odbudować, a jak wspaniale jeździł, doskonale Państwo widzieli w sezonie 2019. I kolejny żółciowiec naszej drużyny. Jest jak wino i ten starszy, ten lepszy, choć ma na koncie wiele sukcesów i praktycznie wszystkie laury, które były do zdobycia na polskim podwórku i wiele światowych trofeów, to nadal Żużel go bawi, a w Ostrowie tak mu się spodobało, że został z nami na kolejny sezon Grzegorz Walosek! Grzegorz, lata lektoma, ty w znakomitej formie wciąż. Proszę zdrać się z cukry, tajemnicę tego, to tak trochę jak z jakiego czasu, no? No bo kiedy jest praca, to trzeba ją dobrze wykonać, ale kiedy jest też czas, gdzie trzeba odpocząć, odreagować, no to też musi być znaleźć ten czas i pomóż tak długo jeszcze nie żyć. A jak ty odpoczywasz? trzeba pracować, bo nie wiem, że coraz ciężej niektóre ćwiczenia robi. Ale mam jeszcze marzenia i będę miał tego marzenia, to będzie ich nowe. No to powiedz, jakie to są te marzenia? No związane z typowo z moim kochanym sportem, bo chciałbym jeszcze zaistnieć w których kategoriach. Awans do Grand Prix? Czemu nie, wszystko się w tym układa, to o tym też mam.
prezes Bartek powiedział wczoraj, najważniejsze, że udało nam się podpisać kontrakt z Grzegorzem Banaszkiem. Ty czujesz, że Ostrów jest takim miejscem, w którym mógłbyś zostać na długie lata? No jeszcze chyba długa kariera przed tobą, biorąc pod uwagę, że ty czujesz się wciąż na 21 lat tego, co? Panie, my też chcemy widzieć coś. Nie patrzycie za barierkę. Mam dobry zaplecze. Nie chcę cię ładnie dwa, tylko za barierkę. My też coś wymyślimy. Chcemy zobaczyć coś. Też i Radek, i Bartek, którzy też są u mnie głównymi sponsorami. Dopóki z tymi ludźmi będę współpracował, to będę dał się do jak najlepiej z tego zadania. Czyli ramką pompami do przodu. Tak. Co i Grzegorz Banasek, kolejny sezon, Grzegorz Banasek, Grzegorz Zdrowia. Mówił, że Ostrów był dla niego naturalnym wyborem. Trzeci sezon spędził w barwach wtedy do Zdrowia, a do PGE Ekstraligi. Najchętniej powróciłby, ale z ostrowską drużyną Nikolaj Kmit! This is your third season now in Ostrovia. I wonder if there was some thought about changing the club, or you just know that you want to stay here and that was only, you know, just two times up against me. And I think everyone knows that I'm very happy to be here, and I didn't really think of going anywhere else. My plan was to be here in 2020 because I feel happy and I still think that I can do better for the club tomorrow, and that was my thing all along. Nigdy nie chciałem odchodzić, powiedział Nikolaj Kmit. Od razu wiedziałem, że chcę tutaj zostać, jestem bardzo szczęśliwy, bardzo dobrze się tu czuję, nie miałem absolutnie żadnych myśli o zmianie klubu. Wiem, że jeszcze dużo mogę dać tej drużynie, dlatego cieszę się, że zostaję z wami. The team is like team of mates, I think, because Polish guys are really good friends, and I think it's the same with you and Sam Master, because you are good friends on the track and outside the track, I think. Yeah, no, that's true, and I've known Sam for many years, and we actually live in the same town in England, so we've been flying together outside Speedway, and it does make a difference because we have a better communication in the pits, and if there's anything he needs help with or I need help with, we're there for each other, so it definitely play a part, but not just me and Sam, I think everyone this year performed very well, and it was one of the reasons why we did so well, I think. Zapytałam Nikolaja o jego przyjaźń z Samem Mastersem, niestety nieobecny dzisiaj. Powiedział, że tak, oni bardzo dobrze się rozumieją na torze i poza torem, razem jeździli w Anglii, także bardzo się cieszy, że są kolegami w drużynie również w Polsce. Bardzo dużo sobie pomagają, kiedy on potrzebuje pomocy, sam pomaga, kiedy sam potrzebuje pomocy, to Nikolaj mu służy dobrą radą, ale to ważne jest to, co powiedział Nikolaj, że nie tylko oni pomagali mu z tobą, ale cała drużyna zawsze mogła na siebie liczyć i uważa, że to jest właśnie to, dzięki czemu drużyna odniosła tak duży sukces. Ostrowski Duńczyk Nikolaj Kmit! Wielkie brawa! Był bohaterem meczu z Unią Tarnów, mimo tego, że mógł wówczas jeszcze leżeć w szpitalu i leczyć kontuzjowany obojczyk. Razem z samym naszym Mastersem napisał historię, którą wspominać będą jeszcze kolejne pokolenia ostrowskich kibiców. Świetny zawodnik i niezwykle sympatyczny człowiek, Tomasz Gapiński! Czy z Wojciechem jest wszystko w porządku, naprawione na 100%? Czy na pewno? Nie sądzę jeszcze nie, ale myślę, że szybko się z tym wyprawi. Do sezonu będziesz gotowy. Teraz jestem gotowy, do sezonu raczej też powinien być. Bardzo dobrze. Panie kapitanie, bo wiem, że ty pełnisz tę jakże ważną rolę, prezes nie chciał mówić o celach. Ja zapytam ciebie, jak cel stawiasz przed swoimi kolegami? A to mi wyprawdanie z kapitanem? Tak słyszałam, nie? Co mi tak powiedziałeś? No, dziękuję kolegom za zaufanie. Jakie mamy cele? Wiadomo, będziemy chcieli zwycięstwa, tego co robiliśmy z tym sezonie. Cele się nie zmieniają. Będziemy Państwa chcieli cieszyć naszą dobrą dyspozycją, naszą walką na to, naszą determinacją. I myślę, że
kłaszcząc te kaski, które nam pozwolą to czynić. I na pewno będzie dużo świętów pracowników. Wy w ogóle traktujecie coś na poważnie, czy nie? Cały czas. Na pewno tak. Przekonałeś się. Spokój jest klimat, wiesz, on sympatią kupujemy ciebie. Więc jest rewelacyjnie. O to właśnie, ja się zapytam pana trenera i panów prezesów. Tomek będzie kapitanem, tak? Dobrze? Dobrze słyszałam? Słowo się rzekło, więc już chyba nie mogę. Dziękuję bardzo. Zobaczmy, Gapiński, Zimny, Zimny, Nowa. Warto wspomnieć, warto zagłosować na niego, bo został nominowany w gronie 20 najpopularniejszych żużlowców w plebiscycie tygodnika żużlowego, także można wejść na stronę i zagłosować na naszego kapitana, żeby znalazł się w tej czołowej dziesiątce i odebrał 1 lutego w Leśnie prestiżową nagrodę. A propos nominacji do plebiscytu tygodnika żużlowego, wśród prezesów jest również nominowany Radosław Strzelczyk i warto głosować na naszego prezesa. A wśród trenerów pierwszej ligi nie kto inny jak Mariusz Staszewski. Prezes rok temu wygrywał w gronie drugoligowców jeszcze. Warto powtórzyć sukces w pierwszej lidze, także można wejść na stronę internetową i zagłosować. Jest dzisiaj też sytuacja taka, że nie ma z nami Rafała Okuniewskiego. Oczywiście bardzo ten żużlowiec chciał być z Państwem, chciał przywitać się z Wami z nowym środowiskiem, w którym będzie startował. Niestety z przyczyn osobistych dzisiaj nie może być z nami, ale poślijmy mu serdeczne pozdrowienia, być może na złego kłota. Rafał Okuniewski, mamy żużlowiec, mamy startę, żeby program. Nie ma z nami też Sama Mastersa, który aktualnie przebywa w Australii. Ja pozwoliłem sobie wczoraj napisać do Sama, czy chciałby coś przekazać ostrowskim kibicom podczas prezentacji. Nie ma go, bo trenuje w Australii. W Australii teraz jest ściganie. On przygotowuje się do mistrzostw w Australii. Mówi, że traktuje te zawody bardzo poważnie. Chciałby w nich odegrać dobrą rolę i znaczące miejsce tam w własnej ojczyźnie wywalczyć. Ale co prosił, żeby przekazać serdecznie. Państwa pozdrawia, przesyła gorące pozdrowienia z Australii tutaj do naszej takiej, no może jeszcze nie zimowej pory, ale przesyła gorące pozdrowienia, no i przede wszystkim podkreślał, że cieszy się bardzo, że może po raz drugi z rzędu startować w Ostrowie. Podkreślał też to, że tak naprawdę to pierwszy raz zostaje w tym samym klubie na kolejny sezon. Jemu bardzo zależało, bo wiecie, ponownie w Ostrowie Wielkopolskim. Poślijmy mu również wielkie, wielkie brawa, Sam Mastersa. Martwi, że jego formę, bo po meczu z Gniezdem powiedział mi, że rodzi mu się syn, już wiadomo, synek mu się urodził i musi zasuwać na to, żeby zarobić na pieluchy, także spokojnie, nie trzeba się pod Sama Mastersa martwić. No i jeszcze jedna kwestia dotycząca Sama Mastersa. Napisał takie słowa, że jego marzeniem jest współpraca z trenerem Mariuszem Staszewskim. Kolejny żużlowiec, który bardzo, bardzo sobie ceni pracę z naszym trenerem. Wielkie, wielkie brawa! Jeszcze wiadomo, okupina się okres świąteczny. Będziemy mieli tutaj krótkie przemówienie, krótkie życzenia. Zapraszamy prezesa i trenera. Jako reprezentantów też Ostrowia mają kilka słów dla Państwa. Chcieliśmy serdecznie wziąć w naszym wesołym świąt, szczęśliwego nowego roku. Oczywiście zapraszamy na stadion w przyszłym sezonie. Myślę, że serca i walki damy tyle samo, co najmniej to w tym roku i postaramy się, abym dzisiaj podział się kolejnym dla Was. Chciałbym tutaj życzyć wszystkim Państwu, którzy tutaj dzisiaj tak licznie do nas przybyli, zdrowych, spokojnych świąt, naprawdę szczęścia. No i przede wszystkim w przyszłym roku tych najlepszych, najważniejszych sportowych emocji na naszym stadionie, bo postaramy się tych emocji, aby było jak najwięcej, tych pozytywnych emocji, aby było jak najwięcej. Dziękujemy jeszcze raz, że jesteście z nami. Bądźcie z nami zawsze, na dobre i na złe, bo to jest sport, my postaramy się, będziemy przygotowani jak najlepiej do przyszłego sezonu, to już czynimy, a postaramy się, aby ten sezon był naprawdę naszym wykonaniem pozytywnym. Ale
gdyby był pozytywny, to zapraszamy Was wszystkich na stadion, abyście nam dopilnowali, bo to na co dzień słyszymy. Ja słyszymy to na każdym meczu, jak jesteście, słyszymy to i w parku maszyn, i tam, gdzie jesteśmy, i słyszą też to chłopacy, a więc mam nadzieję, że takich wyścigów jak ten wiek 15 u nas z Gwiezdnem będzie dużo, dużo więcej. Ale jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i widzimy się już niebawem, mam nadzieję, na balu Żużlowca 11 stycznia, a później już na Stadionie Miejskim Ośrodka Polski. Dziękujemy bardzo. Zaproszenia na bal można cały czas nabywać. 11 stycznia, bardzo, jeśli jeszcze nie...